Witając Was, cześć wszystkim, jest taka pora, że mam nadzieję, że jak będziecie mieli nawet w trakcie jakieś pytania, jakieś szpile czy jakieś uwagi, jak najbardziej mówcie, krzyczcie, nie zgadzam się, to nieprawda, albo o, super, fajne, powiedz coś więcej i tak dalej. Ja generalnie mam taką pracę też, która polega na opowiadaniu o tym wszystkim, tylko najczęściej jest tak, że mam raz, że 16-godzinne wykłady o tym, co dzisiaj będę w 20 minut się starał Wam powiedzieć. Dwa, to najczęściej to są też jakieś godzinne ewentualnie, gdzie tak z 90% jest na temat tego, co się dzieje na rynku, jakie są trendy, co robią milenialsi, jak to wszystko funkcjonuje. A gdzieś tam pomiędzy tym opowiadam o tym, czym się zajmujemy my, Indahash, jako firma, no bo tak wypada, tak? A dzisiaj zostałem poproszony zupełnie odwrotnie, więc jestem trochę w szoku, czyli opowiedz o tym, co robicie, kropka, tak? I postaram się to zrobić, aczkolwiek również z krótkim wstępem, dlaczego my to w ogóle robimy i dlaczego my pozwalamy różnym ludziom, nie tylko o pokroju 1,5-milionowych fanpage'y czy kont na Instagramie, zarabiać kasę na socialach. I tu od razu zaznaczę, że na socialach, a nie na Instagramie. Generalnie istnieje Indahash rok i dla nas miesiąc to jest w życiu spółki realizacja w ogóle niesamowitych rzeczy, zmian i tak dalej. W zeszłym roku pracowało nas 6 osób, aktualnie pracuje 70, zaczęliśmy w jednym państwie, jesteśmy w 34, byliśmy na Instagramie, jesteśmy na Snapchacie, Facebooku i Twitterze, tak? Przy czym to się stało miesiąc temu, więc dlatego to jest trochę ciężko nadążyć w ogóle, bo w takim tempie też postępuje sama branża, tak? Same zmiany w tym, co się dzieje. I żeby wam tylko zrobić taki krótki ogląd, to dla nas takim pierwszym wyjściem, dlaczego w ogóle my się zajmujemy tym i pozwalamy zarabiać na socialach i uważamy, że to jest najlepsza droga, jest to, że dysponujemy niesamowitą technologią, jako marketerzy, jako konsumenci, jako wszystko. Mamy wszystko, tak? Sztuczną inteligencję, mamy boty, tak? Można sobie suchary rozmawiać z mopsem z sucharowym, tak? Mamy poszerzoną rzeczywistość, mamy wirtualną rzeczywistość. Jako marketerzy mamy masę takich narzędzi, że cały czas się trzeba uczyć nowych słów, omnichannel, multichannel, remarketing, retargeting, tak? Masę takich rzeczy, targetowanie behawioralne, masę technologii. Nigdy w historii marketingu nie było tak dobrze i tak cudownie, nie mieliśmy tak zaawansowanych narzędzi, żeby robić takie rzeczy. I co się okazuje? Że nikt nie lubi reklam, nie? Że nie wiem, czy wiecie, Polska jest numer jeden na świecie pod względem blokowania reklam. 37% internautów. Internautów, czyli w wieku 15-75. To jest jedna rzecz, nie? I druga, że online shoppers, ludzie, którzy wydali chociaż złotówkę w internecie, połowa ludzi. Milenialsi, czy tam 17-37 aktualnie ludzie, tak? Bo już się też milenialsi starzeją, nie młodnieją, tak? Też jeszcze więcej, tam ponad połowa grupa. Blokuje reklamy, nie lubi, nie chce, tak? Żaden tam śledzenie ich i tak dalej, nikt nie lubi reklam. Tak, te statystyki to akurat gdzieś tam są. No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że właśnie wyszliśmy z założenia, że tak nie musi być. Tak, że można robić przy wykorzystaniu technologii, automatyzacji, programatyki, nie wiadomo czego jeszcze, fajną komunikację opartą o ludzi. Tak, autentyczną, szczerą, wpisaną w kontekst tego wszystkiego, w czym to się porusza. No i teraz mamy w tym social media. Swoją drogą pamiętajcie, że social media oddzielają się od internetu jako takie. Kiedyś się mówiło, że internet, najważniejsze źródło informacji, wszyscy żyją w internecie. Już powoli wszyscy żyją w social media jako takim. Nie? Ludzie podają, że skąd czerpiesz newsy? Masz do wyboru tam listę albo coś podajesz. Oni podają social media jako osobną rzecz. Internet tam, nie wiem, Onet, WP i tak dalej, to są stare media w internecie, tak? Social media wyrastają jako główne źródło informacji. No i ludzie chcą, żeby marki, komunikacja i wszystko się wmieszały w to, a nie były tylko jakimś takim dodatkiem, że nie wiem, teraz robimy przerwę na reklamy i reklamujemy, nie wiem, czy znacie taki profil, suchar codzienny, polecam, nie? To jest dodatek, przerwa, abstrahując od treści w ogóle tego, co było. Nie, ludzie tego nie chcą. Blokują, przewijają, omijają. Więc marki się muszą do tego wszystkiego dostosować. I jest coś, co wraca do łask, pojęcie nie nowe, user-generated content, a niesłychanie aktualnie ważne, ważne pod bardzo ważnym względem. To jest taki bardzo stary, nieżyjący już pan, McLuhan się nazywał, jak ktoś się uczył komunikacji, to on wymyślił coś takiego jak prawa mediów, tam media gorące, zimne, bla bla, większości teorii, które tworzył, sam nie rozumiał. Ale on super taką fajną rzecz powiedział, że samo medium jest już przekazem i ono kształtuje sposób, w jaki my odbieramy rzeczywistość. I on mówił o radiu i telewizji, bo to było dawno, nie? Ale aktualnie, jak sobie spojrzymy na to, co się dzieje, to tak faktycznie jest. To, że możemy coś spauzować, przewinąć, przenieść na mobile, wyjść z tym i oglądać dalej Netflixa na tablecie jadąc do pracy, to, że możemy sobie, nie wiem, że ładniej jemy, nie wiem, czy wiecie, przez to, że jest Instagram, ładniej jemy. Może nie przez to, co suchary wrzucają, ale generalnie jak ludzie wrzucają ładne jedzenie i wszędzie mamy pełno pięknych zdjęć ładnego jedzenia, nawet jak nie używacie Instagramu, to przez to, że on się pojawił, ładniej jemy. Brytyjskie badania. Nie no, Snapchat oczywiście rewolucja w tym, że jednak w internecie coś ginie i tak dalej. Tylko zwykło się mówić o tym media społecznościowe. To nie są media. To są platformy.
na tych platformach medium jest każdy z was. Tak, influencerzy, i zaraz sobie przejdziemy do tego, co to w ogóle znaczy, są wydawcami. Tak, oni są mediami, to oni nadają treści. To nie te media nadają, użytkownicy nadają, nie? Oni są nadawcami treści. No i teraz z punktu widzenia marketerów to jest najbardziej perswazyjne, w ogóle bardziej wartościowe medium, jakie można sobie wyobrazić. Nie? Wszyscy jak mu pytają, komu ufasz najbardziej, to mówią innym ludziom. Tak? Nawet jak ich nie znają. To najbardziej wartościowe medium, jakie istnieje dla marketera, to jest inny człowiek, który coś nadaje, coś mówi, coś poleca. No i teraz tych ludzi możemy sobie nazwać różnie, userami, user-generated content i tak dalej. Ja pominę case'y, mogę kiedyś podesłać, ale to się dzieje dużo. I teraz to, co się dzieje, jak dodamy sobie marketing do user-generated content, to powstaje nam piękne polskie sformułowanie branded user-generated content. Nie? Czyli userzy, zwykli użytkownicy w social media tworzą coś dla marek. No i teraz na przykład pierwszy taki case 600 influencerów zaangażowanych do rozkręcenia, kampania Mark Kelvins. Jest, generalnie cały czas trwa, jak korzystacie z Kelvina, możecie sobie zrobić zdjęcie w gaciach Kelvina, otagować to Mark Kelvins i jest szansa, że się pojawicie na ich landing page'u. Oni sobie to wybierają, kto się tam pojawia. No i dla tych ludzi wow, że oni się tam pojawiają. Oni w ten sposób najpierw tą akcję rozkręcili, wygenerowali 25 milionów interakcji z tymi zdjęciami, które są obrędowane w pełni. No i teraz jest pytanie, bo jak przychodzi do raportowania kampanii marketingowej, to po cholerę mi lajki, nie? Liczy się inne rzeczy, się liczą dla mnie sprzedaż finalnie, ile dowiozłem, a nie lajki. Na co mi lajki, na co mi interakcje? Co z tego, że Snapchat jest bardziej angażujący? Ano to z tego, że to sprzedaje. I teraz jak sobie spojrzycie na różne badania i statystyki dotyczące user-generated content, to się okazuje, że ludzie bardziej ufają takim kreacjom, dużo bardziej, jak mają zwykłych ludzi, a nie sfotoshopowane coś tam, tak? To, że chętniej klikają te kreacje i to, że jeszcze na dodatek w kampanii NYX Cosmetics akurat dużo większe zakupy robią, jeżeli wchodzą w interakcję z obrędowanym user-generated content. Tak? Tam wyższa konwersja na klientów i tak dalej. No i do tego mamy digital influencerów. Tylko teraz ważne, bo jak ktoś słyszy influencer, to myśli suchar codzienny, jakiś duży youtuber, nie wiadomo jakie zasięgi i tak dalej. A tych influencerów, jakieś duchy innej konferencji mi przebijają, możemy sobie podzielić na różne kategorie. Trochę przyspieszam, bo chcę wam jeszcze pokazać potem dużo case'ów. Wszyscy ich kochają, tych influencerów, ale teraz tak. Ci influencerzy w połączeniu z user-generated content rozciągają się na takiej wielkiej piramidzie influencerów. Od celebrytów, którzy wyszli z innych mediów, no ale zauważyli, że ludzie są gdzie indziej, więc też wchodzą od góry tak jakby bardzo popularni i zaczynają być w social media, przez gwiazdy internetu, takie jak Suchar Codzienny i youtuberzy, których znacie, po pana Henia, który ma, nie wiem, 2000 jakichś tam obserwujących i on wrzuca jak zdjęcia, jak jest na rybach i mówi, o ten kołowrotek jest dobry, a tamten nie. Nie? I ludzie mają swoje plemiona. Influencer z definicji ma wokół siebie jakąś społeczność. Jak nie ma, to nie jest influencerem, z definicji. No i teraz tych influencerów, czyli ludzi, którzy mają wpływ, możemy sobie tak dzielić. No i teraz, jak sobie ich tak podzielimy, to prosta rzecz jest taka, że celebrytów mamy w populacji najmniej, a tak zwanych power userów mamy najwięcej. Nie spodziewam się, że jest ktoś wśród was, kto ma 700 followersów? Tak? Okej, suchar. Co najmniej 700? Prywatne, no to już w naszym rozumieniu to już jest influencer, szczególnie jeżeli jeszcze potrafi ich zaangażować. No i teraz to, co się dzieje, jak patrzymy sobie na różne rodzaje tych influencerów, to, że nie jest w kontekście angażowania ludzi, nie jest zbyt dobrze być zbyt popularnym. I to jest to, co też wspomniał Suchar. Wolę mieć mniejsze konto na Snapchacie, ale zaangażowanych ludzi, niż nie wiadomo jak rozbuchany zasięg gdzie indziej. Konwersja się dla mnie liczy, zaangażowanie ludzi. I to jest oczywiście tam uśredniona statystyka, metaanaliza na wielotysięcznej bazie influencerów, więc to się może różnić. Ale okazuje się, że jak się jest mniejszym trochę, to łatwiej jest zaangażować tą grupę ludzi. Procentowo, nie? Ile osób tam klika, komentuje, wchodzi w interakcję do całkowitego zasięgu. No i teraz to zaangażowanie z tym user-generated content, o którym mówiliśmy, że sprzedaje. Oprócz tego jest taka fajna rzecz i mały eksperyment. Jak wykorzystacie sobie ten dolny szczebelek, to znaczy podejmiecie współpracę z tymi influencerami, power userami, mid-tier, mikroinfluencerami, jakbyśmy ich tam nie nazwali, nie? Z wieloma naraz, nie z jednym, dwoma, tylko ze 100, 200, 300 i jak tam jeszcze i dalej, to dzieje się fajna rzecz. Mały eksperyment. Wyobraźcie sobie, że to jest populacja. W, nie wiem, w social media albo po prostu w miasteczko, cokolwiek. W tej populacji
To jest tak, że na tym grafie każda kropka to ludzik, każda kreska to relacja między ludzikami, każda niebieska kropka promuje jakiś nowy trend. Te niebieskie kropki mówią, warzywa w 2017 roku nie będą jedzone, są niezdrowe, b, nie jemy ich w tym roku. Oni tak twierdzą, oni taki trend promują. I teraz pytamy tych ludzi, słuchaj, jak tak obserwujesz swój newsfeed albo swoich znajomych, rozmawiasz i tak dalej, to ten trend niejedzenia warzyw w tym roku, on przejdzie czy nie? No i co, przejdzie czy nie? Jak zapytamy ludzi o to? Przejdzie, dziękuję. Przejdzie, bo świat z perspektywy każdej pomarańczowej kropki jest niebieski. Z tego prostego względu, że niebieskie kropki, które promują ten trend, są influencerami. Influencerami, czyli mają średnio więcej relacji niż inni ludzie. I to jest oczywiście uproszczony schemat. Schemat, który obrazuje takie zjawisko w nauce o sieciach społecznych, zwane iluzją większości Lermana. To możecie sobie zobaczyć, to są ciekawe w ogóle rozchodzenia się trendów. No tylko on powoduje, że jak sobie weźmiemy nie jednego, dwóch, tylko 100 influencerów, czy tych power userów do współpracy i oni promują jakiś trend, no to mamy cudowne narzędzie dla marketerów i przerażające dla polityków, nie? Na szczęście polityki nie robimy pod tym względem. I teraz bazując na tych wszystkich wartościach, w tych wszystkich trendach, tych wszystkich statystykach czy case'ach, które są, stworzyliśmy coś takiego, łącząc tam to, co wam pokazałem na początku, taką autentyczną, natywną komunikację i technologię i coś, co się nazywa IndaHash. Pytanie, kto z was wie, co to jest? Bo nie wiem, jak bardzo się zagłębiać. Niewiele, okej. Okay. To jest rzecz, która jest bardzo prosta i rozwija się, bo się skaluje pięknie na cały świat w tym momencie, która polega na tym, że mamy z jednej strony reklamodawców, marki, agencje, z drugiej strony influencerów. Przez influencerów ja rozumiem tych od 700 followersów do milionów, nie? I teraz jedni mają potrzebę docierać do tych ludzi, a drudzy mają potrzebę zarabiać. Jedni mają platformę, drudzy mają apkę, tak? I całość polega na tym, że wrzucamy influencerom, w IndaHashu aktualnie mamy 200 tysięcy zarejestrowanych kont. Z tego tam jakieś 70-80% jest w Polsce, reszta jest na 33 innych rynkach w tym momencie. Działa to tak, że oni dostają w tej apce powiadomienie, bzzz w apce. Przyjdź pod Koźmiński, zrób sobie fotę i napisz najlepsza uczelnia w Polsce, jedyna w ogóle możliwy wybór. Oni w apce, możecie sobie zresztą w każdej chwili pobrać z App Store'u czy z Google Play'a, widzą swoją stawkę za post, która zależy od zasięgu i zaangażowania, jakie generują. Czyli spodziewam się, że suchar miałby tyle, że brakło nam by budżetu, a ktoś z was, kto ma tam 1000 followersów, ma parę złotych. Jeden zasięg jest od kilku złotych do kilku tysięcy złotych za ten post. No i my sobie z perspektywy marketera ustawiamy budżet na taką kampanię, zaznaczamy, chcemy takich, nie wiem, sucharów, czy chcemy raczej takich pana Henia z klatki obok, który ma jakieś swoje plemię, nie? I oni realizują tę kampanię, czyli przyjeżdżają pod Koźmina, robią sobie fotkę, opisują to, moderator to akceptuje lub nie, bo na przykład pojechali pod inną uczelnię, bo im się pomyliło, tak? Akceptuje to lub nie, zdjęcie jest publikowane w ich social media i to jest i Instagram, i Snapchat, i Facebook, i Twitter, w zależności od tego, co wtedy wybierzemy. No i content leci w sieć, a im w apce kasa. I tak zarabiają konta na ten moment z 200 tysięcy zarejestrowanych kont od takich sucharów po userów, których nikt z was nie rozpozna z nazwy. Nikt o nich nigdy nie słyszał, poza ich followersami. Nie? Oni mają swoje plemiona. No i teraz oczywiście tutaj, w tym zakresie, żeby wyrobić zasięg jakiś tam paru milionowy i zaangażowanie, nie wiem, tych 26 milionów interakcji z obradowanym kontentem, no to do współpracy bierzemy 600 influencerów, tak? Nie dwóch. Tak? To jest skala tego, co się dzieje. Jakbyście chcieli zrobić 600 influencerów kiedyś, czyli 2 lata temu, no to trzeba wszystkich znaleźć, skontaktować się, wynegocjować warunki, stawki, świadczenia, sprawdzić, wszystko jest ok, tak i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy apkę. Jak myślicie o Instagramie, to myślcie też o wideo, Insta Stories i tak dalej. Bierzemy wideo i zamiast starać się robić viral tak, że a może udostępnią, no to 100 osób wrzuca to samo wideo na swoje konta. Nie tak, że to jest tam reklama, sponsorowane, pop-up, cokolwiek, tylko oni to publikują. Ale jest tak, że marka zyskuje prawa w całości do całego kontentu opublikowanego w tej kampanii. Czyli jeżeli tak jak, dlatego jak weźmie 100 osób udział, to marka dostaje 100 kreacji różnych. I teraz jak wiemy o tej kreacji, o każdej, jakie miała zaangażowanie, dotarcie, jak tam ludzie komentowali i tak dalej, bierzemy sobie taką najlepszą kreację, ten user generated content i z niej sobie robimy coś. Posponsorowany cover photo, wrzucamy na swój Instagram i tak dalej. Bardzo wiele marek robi tak, że właśnie wybiera posty influencerów i repostuje u siebie.
na swoim koncie. I na przykład, w każdym momencie, jak wejdziecie na, Instagram Crunchipsa, to oni mają tak, że siedzi grafik, robi tam te jakieś zdjęcia i oni to wrzucają na swój profil i przeplatają to tym kontentem, który dostarczyli influencerzy, nie? Gdzieś tam wrzucają te fotki pomiędzy. Z 300% więcej lajków jest na tym, na kanale, na koncie Crunchipsa, na tych postach, które są od influencerów. Kolejna rzecz, przejdę do case'a jeszcze, jak to wygląda dalej. Lokowanie produktów w ten sposób, nie? I ludzie za to dostają kasę. Tik-tak. To są fotki przez nich przesłane, tak? To jest user-generated content. Tak można reklamować tik-taki. Tak jak widzieliście taki post na Instagramie, to ktoś przez apkę w ten sposób zarobił kasę na tym, a marka dostała content, tak? Placement w postaci prostego, Lacy, Pepsi, tak? W ten sposób. To są lokowania produktu w ten sposób. I nie ma spadku zaangażowania na tego typu zdjęciach, nie? Mimo, że to jest obrandowane, może nawet oznaczone, sponsored, ad i tak dalej. Generalnie jeszcze jest kwestia z tym, że Instagram w ogóle jako taki jest najbardziej markolubną platformą ze wszystkich. W sensie ludzie sami z siebie wrzucają marki. Spodziewam, że korzystacie, przejdziecie swój profil, to tam marek będzie od groma, nie? Gdzieś przez przypadek albo intencjonalnie moje nowe buty, ja jestem w tej knajpie, tu poleciałem na wakacje taką linią lotniczą, nie? No i to, co zrobiliśmy, to jest przejęcie trochę kontroli nad tym i danie możliwości ludziom zarabiania na tym, co robią i tak. No i na przykład pojawia się problem, nas przychodzą ludzie, ale ja nie mogę pokazać swojego produktu, albo ja mam usługę, to jak oni mogą zrobić zdjęcia? No to robimy akcję bez produktu. Tak, na co desperados, pokaż na co byś wydał 2000 zł na głupoty. I oni wrzucają foty i pokazują, na co by wydali, tak, i w opisie zachęcają weź udział w konkursie desperadosa. Tak, swoich fanów. I to jest akurat co? 53 osoby wzięły udział, 1 000 000 zasięgów w sumie, 6% zaangażowania. O, fajne, to jest jeszcze przekierowanie z Insta na do telewizji. Wchodzi nowy program na Domo Plus, Polska dobrze zaprojektowana. Tak, pokaż tam fragment Polski dobrze zaprojektowanej. Jak też 6% zaangażowania, powyżej 1 000 000 zasięgu, 83 osoby. To jest odpowiadając jeszcze, Mateusz, na twoje pytanie, czy jest zapotrzebowanie na tyle osób. O, i to jest case właśnie, jeśli chodzi o user-generated content, mój ulubiony. I Buprom miał najbardziej banalny, ale jakże skuteczny pomysł, jak pożenić offline z online'em, albo recycling outdooru, zgodnie z tezą Suchara, tak? Wróćmy stare treści jeszcze raz. Jak dorobić szum w internecie przy okazji zwykłych takich kreacji, które pewnie widzieliście gdzieś w Warszawie lub w swoim mieście. I oni dostali zadanie, idź, zrób temu fotkę w kontekście miasta i coś tam sobie jeszcze do tego dopisz. Oni musieli do tych fotek dołączyć opis przed użyciem zapoznania się z ulotką, z konsultantem, z farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagra twojemu życiu lub zdrowiu. Oni musieli dodać to w opisie, bo taki jest prawny wymóg reklamowania leków w OTC. Nie? I nikomu to nie przeszkadzało. To zdjęcie miało 6500 lajków. Dlaczego? Influencer wrzucił fotkę, napisał, jutro impreza urodzinowa może się przydać. Pach, fota i Bupromu, nie? 6500 lajków. I teraz z punktu brand managerki konkretnie, z którą rozmawialiśmy, te zdjęcia są brzydkie. I się nie dziwię, z punktu widzenia brand managera, user-generated content często jest brzydki. Brzydki w jakim sensie? Jest logo krzywo, jest zamazane, coś się tam odbija, to nie jest nasz fioletowy, to nie jest coś tam, tak? Próbkę, to nie jest moje RGB, z brandbookiem mi się nie zgadza i tak dalej. Tylko liczby mówią coś innego. Siedział grafik, robił post sponsorowany, animował chmurki i tak dalej. Z tego zrobili post sponsorowany. Oprócz tego wzięli sobie te fotki, bo mają do tego pełne prawo i też z nich zrobili post sponsorowany. Efektywność kosztowa 30% lepsza na user-generated content. Tak, tańsze dotarcie. Tylko dlatego. Nie licząc pensji grafika. Więc to jest to, co nam daje user-generated content. Się lepiej klika po prostu. Czyli mówiąc o tym, że ludzie na tym zarabiają. No oczywiście jest czasem takie przeświadczenie, ja nie wiem, czy Suchar się z tym zmaga, ale jak tak od 3 lat z influencerami współpracuję, to często było problemem, że ich odbiorcą jest gimbaza, kropka. Dzieciaki, nie? I tak dalej. No nie, wszystkie statystyki temu przeczą, tak? Nie jest. Millennials to jest osoba urodzona między 80 a 2000 roku i najczęściej on jest konsumentem tych treści. Nie? To jest to. To jest większość pełnoletnich ludzi, zdecydowanie, tam po 80%. No i oczywiście możemy sobie w ramach tego wszystkiego kroić różne targety. Tak, to było dla nastolatków, McDonald's i Pokemony. Tak, to było Coca-Cola dla osób 25+, tam w gronie rodzinnym, przy obiadku czy przy czymś tam. Tak, no albo na przykład jeszcze do tego stopnia, że produkt, to nie jest tak, że bo normalnie jak oni mają kampanię dla Coca-Coli,
taki influencer, jak dostaje powiadomienie w apce, musi iść do sklepu, kupić tą kolę, zrobić tą fotę i wysłać, dopiero dostaje kasę. No to w przypadku takiej kampanii to tak może nie zadziałać, nie? Że musi iść kupić Renault. Ale może pójść do salonu, zrobić fotkę sobie z Renault i zachęcić weź na jazdę testową. Tak, jak najbardziej możemy coś takiego w tym momencie zrobić. Kwestią dla nas najważniejszą i najlepszym targetowaniem, lepszym niż nasz algorytm czy system, są sami influencerzy. Jak ktoś robi kampanię Automoto, to on nie będzie wrzucał najnowszej maskary, jak ktoś ma na swoim Insta fajne fury, nie? To on weźmie udział w takiej kampanii. Jak jest ktoś, kto wrzuca, nie wiem, smoothie z jarmużu, biega i tak dalej, to raczej nie weźmie udziału w kampanii dla Maca, bo wie, że mogłoby to trochę uderzyć jego followersów. I oni się super regulują sami. Konsument, szczególnie ten korzystający z tych sociali, nie jest głupi. To jest tak, że on doskonale wie, że jak gdzieś się pojawia marka, ktoś ją zachwala, to influencer jeszcze na tym zarabia, szczególnie, że ta świadomość in the hash już trochę nawet rośnie. Więc nie zauważyliśmy jeszcze. Może gdzieś, jak będzie tego za dużo, to znowu trzeba będzie przejść do tego, że ludzie przestaną tego chcieć, takiej komunikacji marek, nie? Ale na razie zdecydowanie wolą taką. W ogóle ten etap, kiedy, nie wiem, czy Sucharowi tak kiedyś pisali, ale youtuberów, nie wiem, sprzedałeś się i tak dalej, to jest gdzieś na początku przy bardzo nieumiejętnym robieniu tego, gdzieś się takie rzeczy pojawiały, kiedy to nie było wpisane w działalność samego influencera. Nie, ale przy takich fotach jedź na eBay Health Spot, zapraszam, też się wybieram, tak, albo cokolwiek, nie ma tego problemu.